na zgrupowaniu kadry. Odnośnie ostatniego meczu, chciałem powiedzieć, że druga połówka była, prawda, świetna. A gdzie Robert? Już jedzie. Oto i ja. Świetnie. Skończyłem na tym, że druga połówka była świetna. Trener powołał Ślawka? Nie, aczkolwiek nikogo nie odrzucamy. Wszystkim się przyglądam, bo ja nie jestem amatorem. Nikt w to nie wątpi. A gdzie jest Kamil? Kamil, filar obrony. No, miał kontuzję i nie może grać. Ale spokojnie, mam dla niego idealne zastępstwo. Zamiast niego zagra Janek. Cześć, chłopacy! Serio? On zamiast Kamila? Przecież ten koleś wygląda jak 40-letnia feministka albo 15-letni nerd. Robert? Piłkarze są od tego, żeby grać. Bez dyskusji, bo ja nie jestem amatorem. Przecież on nawet nie gra ostatnio w klubie. A ten? Co tu robi? Ja? No to jest jakiś nepotyzm. To taktyka. Człowieku, zejdź ze swojej dzwonnicy i rozejrzyj się, co się dzieje. Robert, piłkarze są od tego, żeby grać. Przede wszystkim od tego, aby realizować swoje zadania. Zawodnicy, musimy mieć tą świadomość. Nie szukać sobie jakichś wymówek w postaci tego, że takie jest powołanie, prawda, czy inne. Przed nami mecz w Lidze Narodów. W czym? Ja to nie wiem, o co w tym chodzi nawet. Chodzi o to, żebyś po prostu kop piłkę do bramki. A może trener wyjaśni, jaka jest taktyka w powoływaniu piłkarzy, którzy nawet nie grają w klubach? Oczywiście! Ja nie jestem amatorem. Przede wszystkim taktyka jest taka, że na przykład ty, wszyscy wiedzą, jak grasz. A tu wyobraź sobie drużynę, którą nie sposób jest zanalizować, bo nikt nie gra. Genialny, nie? W moim bucie jest wąż! Ja już nie lubię patrzeć, jak inni grają. O nie, to szurówka! Ja z tym idę do prezesa. Idź! Powiedz mu, jaki mam genialny plan! Bo ja nie jestem amatorem! W twoim bucie jest wąż! Prezesie, tak nie może być. Ja specjalnie szybciej zakończyłem nagrywanie reklamy, żeby zdążyć na ten trening. Powiedz mi, dlaczego spośród tylu kandydatów wybrałeś akurat Jurka? Ja tego nie rozumiem i nie zrozumiem. Jako gwiazda, jedyna gwiazda reprezentacji, chcę wyjaśnień. Robert, ja uważam, że jak są problemy, problemy trzeba rozwiązać. Ja uważam, że wziąłem dobrego trenera, który ma trochę problemów, a niektóre problemy sobie sam Jurek zrobił, ale... Ja pytam, dlaczego? Jak to się stało? Byłem akurat w pokoju. Jak wiesz, Adam zrezygnował. Ja szukałem kogoś, kto mógłby, wiesz... Wtedy zadzwonił on. Odebrałem tak zwyczajnie, ale rozmawialiśmy bardzo długo. Umówiliśmy się na włoskie spaghetti. Było wspaniale. Kiedy tak jedliśmy, popatrzyłem na niego. On ma w oczach ogień. I wtedy zrozumiałem, że siedzi przede mną nowy trener. Jest wyjątkowy. Ma coś, czego nie ma nikt inny. Bo nigdy, nigdy, przenigdy nie spotkałem kogoś, w kogo wierzyłbym w tak niewielkim stopniu jak w niego.